Szanowni Państwo, zbliża się Dzień Kobiet. Święto, które uzyskało swój międzynarodowy charakter proklamacją podczas Międzynarodówki Socjalistycznej w Kopenhadze w 1910 roku. Na przestrzeni 100 lat idea tego święta, jaką jest walka o prawa kobiet, nie zmieniła się, ale ich katalog ciągle się poszerza. Szczególną rolę w zakresie promocji i wdrażania praw odgrywają Organizacja Narodów Zjednoczonych i Światowa Organizacja Zdrowia. Przez swoje strategie, programy i cele wymuszają podwyższenie tzw. statusu społecznego kobiet na świecie. Status ten, według ich standardów, jest właściwy, jeśli przestrzegane są m.in. prawa seksualne i reprodukcyjne. Prawa seksualne zyskały swoją ważność, zostały ujęte w Powszechnej Deklaracji Praw Seksualnych uchwalonej w 1999 roku, a więc 25 lat temu, na Światowym Kongresie Seksuologów. Od 2002 roku deklaracja ta jest rekomendowana przez WHO do wdrożenia na całym świecie. Zgodnie z nią zaspokojenie potrzeb seksualnych jest niezbędne do osiągnięcia dobrostanu oraz pełnego rozwoju osoby. Takie stwierdzenie kłóci się oczywiście ze zdrowym rozsądkiem, gdyż trudno przyjąć, iż ktoś, kto nie zaspokaja potrzeb seksualnych, nie ma możliwości osiągnąć pełnego rozwoju osobowego i musi być zdany na niedobory swojego dobrostanu. Wśród praw seksualnych uznanych w deklaracji jako fundamentalne i uniwersalne wymienia się takie prawo jak prawo do wyrażania pełni swojego potencjału seksualnego, do niezależnych decyzji dotyczących życia seksualnego zgodnie z własną moralnością, do czerpania zadowolenia z własnego ciała i przyjemności seksualnej, włączając do zachowania autoerotyczne, które uznano za źródło nie tylko psychofizycznego dobrostanu, ale też dobrostanu intelektualnego i duchowego. Nie bardzo jasne jest, jakim sposobem na przykład zachowania autoerotyczne, jak masturbacja, mają zwiększyć dobrostan intelektualny, a tym bardziej duchowy. Może w takim razie niepotrzebne są naszym majowym maturzystom powtórki z przedmiotów i korepetycje, gdyż wystarczą autoerotyczne igraszki, aby podniósł się ich poziom i dobrostan intelektualny. W omawianej deklaracji wymienia się również prawo do swobodnych kontaktów seksualnych, do ustawowego potwierdzania różnych form związków seksualnych, a nie tylko małżeńskich, prawo do rozwodu, do pełnego dostępu do środków regulacji poczęć, zapobiegania oraz leczenia problemów związanych z seksualnością oraz prawo do wyczerpującej edukacji seksualnej. Edukacja seksualna ma być według tej deklaracji procesem prowadzonym od momentu narodzin przez całe życie, a w jej realizację powinny być zaangażowane wszystkie instytucje społeczne. Tak więc od urodzenia dziecko powinno być objęte edukacją seksualną, dlatego należy szkolić w tym zakresie personel instytucji zajmujących się maluchami, a potem dziećmi i młodzieżą. Natomiast przez całe życie jednostki wszystkie instytucje społeczne powinny zapewniać jej zaspokojenie potrzeb seksualnych oraz zdrowie seksualne. Oczywiście niczym nieskrępowana swoboda seksualna ma swoje konsekwencje, a więc prawa seksualne są ściśle związane z prawami reprodukcyjnymi, które obejmują prawo do tzw. kontroli urodzeń, w tym do sterylizacji, antykoncepcji, środków wczesnoporonnych, aborcji, sztucznego zapłodnienia oraz leczenia zaburzeń w sferze reprodukcji. Największe agendy światowe ONZ i WHO uznały prawa seksualne i reprodukcyjne za, cytuję, historyczne dziedzictwo świata, a ich wdrożenie w poszczególnych państwach za nakaz chwili, za obowiązek i wielkie osiągnięcie. Prawa seksualne należy wdrażać, cytuję, wszelkimi środkami. Skoro tak, to nie dziwmy się, że z takim zapałem i determinacją nasz nowy rząd stara się o to, aby Polska wniosła swoją cegiełkę do tak rozumianego dziedzictwa światowego. Odrzucenie dziedzictwa chrześcijańskiego wywołuje bowiem próżnię, którą światowe agencje chcą wypełnić prawem do wolności w sferze seksualnej i reprodukcyjnej. Nie sposób nie zauważyć, że współczesne społeczeństwa z seksualności odlały sobie złotego cielca i tańczą wokół niego.
Nie pomnę na biblijną scenę, gdy Bóg rozpalił się gniewem na naród wybrany, który oddał się bałwochwalstwu. Współczesnego ludu o twardym karku nie musi wyniszczyć Bóg. Sam siebie unicestwi adoracją złotego cielca, jakim jest niczym nieskrępowana wolność, między innymi w dziedzinie ludzkiej seksualności i prokreacji. Dziękuję Państwu.